Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie na czytaniu na ten tydzień z kart anielskich. Niech przemówią dzisiaj anioły i archanioły i powiedzą, co w tym tygodniu od 22 do 28 listopada jest dla nas ważne. Wyciągnęłam kartę anielską z serii Magiczne przesłania od wróżek. Doktor Doreen Virtue. I zobaczmy, co wypadło mi, jaka karta wypadła mi dzisiaj podczas tasowania. Widzimy dziewczynkę, która siedzi jako aniołek na pięknej łące, w pięknym miejscu pełnym natury, kwiatów. Siedzi z jednorożcem i gra na trąbce. Jednorożec patrzy, wpatruje się w jej granie, wsłuchuje się w jej muzykę. Wpatruje się w nią, jak gra właśnie na tej trąbce. Ona jako dziewczynka aniołek gra na tym instrumencie lub ćwiczy. Miejsce jest bajeczne, przepiękne, zielone, kolorowe. Motto z jej karty: ćwiczenie czyni mistrza. Czyli dziewczynka ta ćwiczy na instrumencie, w pięknym miejscu. Delektuje się wręcz tą przepiękną naturą i swoją muzyką. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Czyli każdy z nas ma jakieś talenty i zdolności. Jeśli ćwiczymy wytrwale te właśnie zdolności, to dojdziemy do perfekcji. Dojdziemy do jeszcze lepszego wirtuostwa. I właśnie to pokazuje nam ta karta. Zobaczmy, kochani, co mówi książeczka Doreen Virtue na ten temat. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Wróżki bardzo lubią grać na instrumentach muzycznych. Wiedzą też, że konsekwencją w ćwiczeniach zwiększa przyjemność, jaką odczuwasz, robiąc daną rzecz, a także twoją wiarę i kompetencje. Czyli wróżki, które grają na instrumentach muzycznych, wiedzą dobrze, że twoja wytrwałość i konsekwencja w ćwiczeniach zwiększa przyjemność, jaką odczuwasz, i twoją wiarę w samego czy w samą siebie i we własne kompetencje. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ pytałeś o radę, jak czegoś dokonać. Odpowiedź brzmi: poświęć codziennie nieco czasu na ćwiczenia i pracę nad osiągnięciem celu. Nawet kilka minut przyniesie owoce. Jeśli na przykład codziennie napiszesz jedną stronę książki, pod koniec roku dzieło zostanie ukończone. Zmobilizuj się do ćwiczeń i zacznij już od dziś.
dodatkowe znaczenie tej karty. Zainteresuj się nowym hobby lub umiejętnością. Zapisz się na zajęcia, na których nauczysz się czegoś nowego. Otwórz prywatną praktykę uzdrowicielską lub inną tego typu działalność. Weź prywatne lekcje, by udoskonalić swoje umiejętności. Już czas, byś publicznie zaprezentował swoje talenty. Podejmij aktywne działania w kierunku osiągnięcia celów, by zrealizować swoje marzenia. Takie są przesłania z książeczki do tej talii kart. Także, kochani, każdy z Was, każdy z nas ma jakieś talenty, które powinien rozszerzać, ulepszać, polepszać, doskonalić, by po prostu mieć z tego przyjemność, by być coraz lepszym i by potwierdzić te swoje właśnie talenty i by być pewniejszym siebie. I także pokazujcie te swoje zdolności i talenty. Nie zachowujcie ich tylko dla siebie. Pokażcie, jaka jest Wasza silna strona, co potraficie najlepiej, co lubicie, co umiecie. Ćwiczenie czyni mistrza. Także codzienny trening jest ważny. Silna wola, regularność ćwiczeń i wiara w to, że będziemy przez te codzienne ćwiczenia coraz lepszym. Zobaczmy jeszcze, kochani, klucze anielskie. Klucze anielskie to klucze, które otworzą nam następne drzwi i rozwiążą nasze problemy, które podpowiadają nam różne strategie rozwiązań. Pierwsza karta, która mi wypadła, myśl pozytywnie. Czyli pozytywne myślenie, pozytywne energie są już dużym krokiem do rozwiązania problemów. Jesteś powiązany ze wszystkim. Widzicie? Aniołek, który trzyma całą kulę ziemską w swoich ramionach. Czyli jesteś powiązany nie tylko ze sprawą komunikacji, internetu, telefonu, radia, telewizji, ale jesteś powiązany również z wszechświatem, z energiami opatrzności Bożej, z aniołami, archaniołami. I poprzez modlitwy do nich, wizualizacje, afirmacje, rytuały możesz przyciągnąć wszystko, co piękne i dobre. Jesteś powiązany z całym wszechświatem. Dziel się swoją radością. Czyli swoim pozytywizmem, radością, energią. Dziel się z innymi. Miłość leczy wszelkie rany. Widzicie, aniołek, który jest tu przebrany za doktora. Czyli miłość jest najlepszym lekarstwem na wszystko. Leczy wszystkie rany z przeszłości, balasty, pozwoli zapomnieć. Miłość leczy wszelkie rany. Oddaj się całym sercem. Czy niezależnie to, co robisz, czy pracujesz, czy jesteś w związku z kimś, czy masz dzieci, czy masz zainteresowania, rób to całym swoim sercem. Oddaj się tym sprawom, które robisz, które lubisz, właśnie całym sercem. Takie są klucze do naszych drzwi szczęścia w tym tygodniu. Myślenie pozytywne,
oddanie się całym sercem tym rzeczom, które robimy, dzielenie się swoją radością, wiara w to, że miłość leczy wszystkie rany i również wiara w to, że jesteś powiązany ze wszystkim, z całym wszechświatem i że obecność Boża o Tobie nie zapomni. Pamiętajmy o tych wszystkich kluczach, wskazówkach, drogowskazach. Pamiętajmy również o swoich talentach, uzdolnieniach, predyspozycjach, kompetencjach. Nie ukrywajmy ich, tylko wykorzystujmy na co dzień. Dziękuję wszystkim Państwu za odwiedziny mojego kanału. Proszę o subskrypcję, komentarze i o lajki. Wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.